Ale to ma jakby sobotę. To tam, filmy z Gładzi się znudziły? No takie życie, no nie zawsze będzie budowa sama. Najważniejsza, ta duża. Wszystko ładnie rosło, to co chłopacy sobie robili, ja się biorę za przycieranie, to znaczy mam już ile? Dwie ściany dotarte. Teraz jesteśmy w drugim pokoju. Ktoś tam kiedyś pisał, że to pokoje, tyle pokoi dla pracowników. Dlaczego? Ten pokój, sypialnia rodziców. Kuba albo Wiktor. Także wiecie, no, dwóch chłopaków my, no, akurat z tych pokoi. MMZ. Pytam się też, czy robimy górę. Nie robię na razie góry i nie będę robił. Bo tam trzeba... No tam trzeba włożyć, a ja chcę tu się wprowadzić po prostu. Zaczynamy. Chcę wam pokazać jedną ścianę, jak robię. Obstawiłem się halogenami. Nie wiem, jak to będzie wpływać odbiór. Poczekajcie, włączę światła. No i widzę, że cienie są. Ale to widzę, że koło mnie są te cienie. Tak jak drabinka jest, tak coś już mam dotarte. No i sobie tam papierkiem lecę. Tak widzę, że szkoda, że taki pokój też z jednej strony nie jest robiony. Jak to się mówi? Czekajcie, kurde, z tym cieniem. Może zgadnę. No dobra, niech tak będzie. No fajnie, aby te pokoje były zrobione całe i wtedy z tymi wszystkimi kablami nie trzeba byłoby latać, nie? No ale trudno, no. Człowiek się uczy. Jakby kiedyś się trafiła następna wykończeniówka, w co wątpię, no to już będziemy... Ja będę wiedział, już troszkę będę uczony doświadczeniem. Ale... Klatka... Klatka jak to klatka, nic nie widać, no bo ciemno, ale... No są niedociągnięcia, to znaczy... Dociągnięć to na razie nie widać, no musi to dosknąć, bo to... Dobrze, u nic lód nie wysechł, a ja już waliłem gładźnie. Ale myślę, że do poniedziałku to będzie luz. No nic, kamera na głowę i zapierdalam. Słuchajcie, to rady, inne ujęcie, nie wiem jak to będzie, bo w tym podglądzie to za dużo nie widać. Odpiłem smyczkę, a co na głowę? Dlaczego ma być zawsze z głowy? Zobaczymy, może coś pod muzykę się zrobi. Kombinuję z tą muzyką, żeby to takie były nasze hity z lat młodzieńczych, techno jakieś tam troszkę ostatnio. Jest szukania, bo no to, kiedyś tam film stawiałem od razu roszczenia o prawa autorskie, ale można znaleźć taką muzykę troszkę remiksowaną, nie za dużo słów. Coś tam rykło. I spokojnie ta muzyka przechodzi. Dobra. Palimy odkurzacz, bo o tym zapominam. I działa. No i tak około, nie wiem, no tutaj się wyświetla 5 minut, ale jak to przyspieszę, no to na pewno będzie mniej. Plus te nagrywki przed, no to mam oszlifowane, no, nie wiem, 2 metry kwadratowe. Tak to wygląda. Dobrze, no słuchajcie, ja tu nie będę też, nie wymyślam, nic w sumie nie widać, bo cień się robi. Wiadomo, dół sobie dojeżdżam papierkiem, górę tak samo. No i lecę tak te ściany, no chciałbym to, co jest przygotowane na 2 razy, no to po prostu dzisiaj zatrzeć. Została mi tutaj ta mała ścianka, tu coś i tak powoli czas leci. Jest godzina już nie ta,
byś mogła sama spać. 14, to by trzeba jakąś herbatkę wypić albo coś zjeść. No ale dobra, no zobacz. Lecę tutaj papierkiem i widzimy się za chwilę. Ja wiem, że tam tak nisko nie muszę docierać, ale jest troszkę grubiej później, żeby te listwy nie odstawały, no to staram się to przytrzeć się jak Bóg przykazał. Dobra, teraz góra. Nie zajmuje mi taka ściana, bez nagrywek to jest inoros. Jak się nagrywa, no to wiadomo. To trochę to dłużej schodzi. I co innego, jak jest kamera na głowie, a co innego w ręku. Tu mam założoną na tą gąbkę setkę, na żyrafie mam 120. Wymieniona po trzech ścianach, teraz no praktycznie tu założyłem na tą ścianę nową. Będzie pan zadowolony. Może przesada z tymi ampami, ale jak to ma być raz zrobione, żeby kurde nie łazić, nie poprawiać, to lepiej niech będzie tak doświetlone. Siemaneczko majster, witam. We wtorek, kiedy ta odwilż jest. No mamy ogarnięte na dwa razy. Mamy to przytarte. No. Tam Tomek obmiata, jest pusacka, jest odkurzona, wyciągnięte tam za tej dylatacji z kontaktów, no jest przygotowywane pod gruntowanie. Jedynie co, to jest ta ściana na trzeci raz pociągnięta, mam tą ścianę, to były takie beta testy, pierwszą ją robiliśmy, no stwierdziliśmy, że jest tyle zaprawek, że lepiej może będzie ją pociągnąć jeszcze raz. No jest odkurzone całość. No jest chyba tak, jak powinno być, a ja się biorę za ten chybzik, to jest spiżarnia, kupiłem płytki, mówię dobra, już malować to będą, a jak będę kładł. Rozmierzyłem to tak, że no niby ma to wyjść od góry, że będzie 10 tych płytek i na dole docinka, bo tu może się wiedzie płytkami tymi samymi, co z betą w kuchni, to tu. I na razie ten po prostu te parę sztuk się na dole później dotnie. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie tam u góry, tak jak powinno być. Mam stelaż, no laser oczywiście niżej już nie zejdzie, także musieliśmy odmiary to robić. Jak coś, to się jeszcze skoryguje. Przykręcam te stelaże i mi trzeba by wystartować jakoś. Dzisiaj może się przykręci ten stelaż. Nie wiem, czy tu będę za dużo te płytki w ogóle rozmierzał, czy tylko do przodu i jak docinka wyjdzie tu, to tą docinkę później w drugą stronę i wszystko na ścianę, żeby ścinek nie było. I może tak się zrobi. A na razie no to stelaż. Pierwsza warstwa, ustawianie. Ale to może już jutro. Chociaż nie wiem, już ustawię, to może coś zacznę. Już chyba z tego najgorszego syfu wyszliśmy. Karczew przetrwał, żyrafa uratowała nam dupę, bo tak to byśmy jeszcze tarli sufity. Klatka jest prawie, no do połowy jest zrobiona na dwa razy, ale sufit nie jest przytarty, bo w narożnikach jeszcze jest tam wilgotno, mokro nawet. A, jeszcze jedna sprawa. Listewki są poodrywane. No i wam powiem, że no jest taki, to by trzeba było może to papierkiem przelecić, takim zużytym. Taki kancik jest, ale tak aż tragicznie to nie wygląda. To może jest ciemno. O, to przy tych drzwiach na przykład.
No widać ten ćwierćwałek. No. Zależy gdzie są miejsca, że gdzieś tam coś... No nie jest to idealnie, nie? Ale... Najgorzej też to nie wygląda. Myślałem, że to się będzie odrywać wszystko razem z tą, ale się nie odrywało razem z gipsem. Nie ma. No poprawki jakieś tam pewnie będą. Ale to już po gruntowaniu najwyżej.